dla grupy, dla Żydów, którzy są przeznaczeni na unicestwienie. To nic nie można było zrobić, bo oni byli w grupie, grupa była pilnowana i właściwie jakiś oddział mógłby być, ale oddział, powiedzmy, że oddział AK, czy że oddział NSZ, to nie było, oni byli antysemici. A jakiś oddział partyzancki mógłby odbić taką grupę Żydów. No i co dalej? Za to odbicie Żydów, to po pierwsze te wsie, na których to się działo, zostały być spalone, tak jak na Zamojszczyźnie było, że całe wsie palili Niemcy, dlatego właśnie, że to tereny przeznaczone na osiedlenie Niemców. Także to nie. Natomiast poszczególni ludzie tak, zwłaszcza na wsiach, bo w mieście małym to trudno jest. Oczywiście, że to mogło się zdarzyć, ale to musiałoby to być zrobione rok wcześniej, jak zaczęto ograniczać prawa Żydów, jak zaczęli oni nosić opaski, to wtedy można byłoby wziąć takiego Żyda, czy jego dziecko i gdzieś tam w piwnicy, czy w stogu siana, czy przechowywać. Ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że oni zostaną wymordowani, tylko że oni są po prostu grupą ograniczoną, ponieważ Niemcy w Niemczech wybijali w żydowskich sklepach szyby, bili tych Żydów, którzy byli właścicielami tych sklepów. To były te wzorce, które myśmy znali sprzed wojny. To były takie awanturnicze były te postawy. Ale to nie był systematyczny Vernichtung, czyli to unicestwienie, prawda? Dlatego też mi się wydaje, że wcześniej to nie. Już w czasie tej likwidacji to mógł być taki, że Żydzi wyrwali się jakoś z getta i tam gdzieś w lesie, tam dużo lasów jest, a było jeszcze więcej. I tam po tym lesie się płąkali. I wtedy oni musieli coś jeść. I oni przychodzili do wsi w nocy i prosili o pomoc. I mogli źle trafić. I wtedy ten chłop ich wygonił albo wołał sołtysa. A sołtys to już jest biuro, urzędnik. To ten urzędnik już trząsł portkami ze strachu. I donosił, to przekazywał go, tego Żyda, na żandarmerię. A jak dobrze trafił, to go ten chłop przechowywał. A poza tym... Rolę jakąś
pozytywną, tak mi się wydaje, odegrały te szlacheckie majątki, ziemiaństwo. Oni, wiem, że odgrywali dużą rolę w organizowaniu konspiracji, to znaczy, że Armia Krajowa była zaopatrywana w żywność, ukrywano rozbitych oddziałów partyzantów, no czyli jakby ci właściciele tych majątków, oni współpracowali z podziemiem. Natomiast jakie było ich nastawienie do Żydów, to ja po prostu nie wiem. Panie Wojtku, a pan z takiej perspektywy lat, długiego życia, pańskich rodziców, całej pańskiej kariery, jak pan to widzi tą Polskę bez Żydów? Lepiej, gorzej? Inaczej? Ja z domu nie wyniosłem żadnego nastawienia antysemickiego. Dlatego na mnie takie wrażenie zrobiło te oddziały ONR-u, jak weszły do Sokołowa w tych swoich mundurach, takich jak hitlerowskie, bo to w takim kolorze brunatno-zielonkawym. Kiedyś w Tygodniku Powszechnym była okładka z fotografią, to wtedy jak te Heil Hitler tam w lasach, jakieś te skrajne prawicowe bałwany. Tak. I była taka okładka, gdzie był ten właśnie wystrojony ONR-owiec. Ja to wyciąłem. Mam tą okładkę gdzieś, bo to jest taki jak oni byli, jak ja ich pamiętam, jak byłem dzieckiem, a oni w taki wystrojeni. Ja miałem wtedy 12-13 jakoś w takim przedziale. W każdym razie ja ich zapamiętałem i bardzo to takie było dla mnie wstrząsające w sensie tym, że to nawet nie chodziło o tych Żydów, bo to wtedy to, że oni będą wybijać okna w żydowskich sklepach, to było wiadomo. To już nic ludzi nie dziwiło, bo to było przedtem przez 3 lata w Niemczech. Natomiast to zrobiło na mnie wrażenie tej organizacji, że to jest na wzór tych hitlerowskich oddziałów. No.